Słowo Boże w Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, 24 werset zawiera taką informację: albowiem powstaną fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i czynić będą znaki wielkie i cuda, tak aby zwieść, jeśli można, i wybranych. Gdyby to było możliwe, zwiodą nawet wybranych. W jakiś sposób zostało to odebrane jako oznaczające, że dana osoba może utracić swoje zbawienie, choć oczywiście tekst ten nic o tym nie mówi, mimo że werset ten nic o tym nie mówi. Ponownie, kontekst tutaj jest żydowski. Nie ma to nic wspólnego z chrześcijanami, których nie będzie na ziemi w tym czasie, bo będą zabrani wcześniej w pochwyceniu. 7 lat przed rozpoczęciem Nowego Przymierza będzie pochwycenie, w czasie którego Pan Jezus zabierze wszystkich chrześcijan z ziemi. Oznacza to po prostu, że Bóg nie pozwoli, aby wybrani Żydzi, tak zwana resztka, wybrani Żydzi w wielkim ucisku zostali zwiedzeni tym zwiedzeniem bestii i antychrysta. Mamy to opisane w 2 Tesaloniczan. 2 Tesaloniczan, rozdział 2. Wersety od 9 do 12. Którzy odniosą karę wieczne zatracenie od oblicza Pańskiego i od chwały mocy Jego, gdy przyjdzie, aby był uwielbiony w świętych swoich i podziwiany w on dzień we wszystkich wierzących, dlatego, że uwierzono naszemu świadectwu u was. Dlatego też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz godnymi was uczynił powołania i wypełnił wszelkie upodobanie, dobrotliwości i skuteczną wiarę w mocy, aby było uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa w was, a wy w Nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Oraz objawienie 9 rozdział od 1 do 11 wersetu. 9 rozdział objawienia. I zatrąbił 5. anioł i widziałem, że gwiazda spadła z nieba na ziemię i dano jej klucz od studni przepaści. I otworzyła studnię przepaści i wystąpił dym ze studni, jak dym pieca wielkiego, i zaćmiło się słońce i powietrze od dymu studni. I z dymu wyszły szarańcze na ziemię i dano im moc, jaką mają niedźwiadki ziemskie. I rzeczono im, aby nie szkodziły trawie, ziemi, ani żadnej rzeczy zielonej, ani żadnemu drzewu, ale samym tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach swoich. I dano im, aby ich nie zabijały, lecz dręczyły przez 5 miesięcy, i udręczenie ich jak udręczenie od niedźwiadka, gdy człowieka ukąsi. I w one dni szukać będą ludzie śmierci i nie znajdą jej, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich uciecze. I z kształtu swego szarańcze były podobne do koni przygotowanych na wojnę, na głowach ich były jakby korony podobne do złota i twarze ich jak twarze ludzkie. I miały włosy jak włosy niewieście i zęby ich były jak u lwów i miały pancerze jakby pancerze żelazne i szum skrzydeł ich jak stuk wozów, gdy wiele koni biegnie na wojnę. I ogony miały podobne jak u niedźwiadków i żądła były w ogonach ich i moc ich była szkodzić ludziom przez 5 miesięcy i miały nad sobą króla, anioła przepaści, któremu imię po hebrajsku Abadon, a po grecku ma imię Apolion. Złudzenie będzie tak silne, że gdyby Bóg nie działał opatrznościowo, nawet wybrani by je zaakceptowali. Na szczęście Bóg, On na to nie pozwoli.